tak jak widzicie, macie już podany skład. Nie chcę używać pierwszy skład, bo tak naprawdę na tą chwilę jeszcze nie ma pierwszego składu. Tak jak tutaj wszyscy siedzimy, wszyscy walczymy, panowie, o tą wyjściową jedenastkę na ligę, a teraz po prostu rozpisaliśmy z trenerem to tak, że wszyscy zagramy po 45 minut i tak gdzieś będziemy starali się, żeby w tym meczu to wyglądało. I ci, którzy wyjdą od początku, no to wiadomo, pobiegają sobie w drugiej części meczu, natomiast ci, którzy wchodzą od drugiej połowy, to od razu zaczną biegać, jak się mecz zacznie w pierwszej połowie. 2 razy 10 minut, panowie, taką tlenóweczkę, tętną między tam 140-160, delikatnie traktujemy to, mówię, no jak normalną jedną. Wierzę w to, że na tą chwilę, co prawda jeszcze jest daleko do ligi, ale na tą chwilę każdy jest w stanie te 45 minut mocno popracować i dać z siebie maksa, żeby to wyglądało bardzo dobrze. Jest sporo nowych twarzy i też na to tutaj liczymy, że to będą nasze wzmocnienia, ale czas pokaże i dzisiaj pewnie też będziemy mieli kilka odpowiedzi. Nie w boczny sektor, my wtedy doskakujemy. My wtedy doskakujemy, napastnik, wiadomo, Diop wyjdzie od samego początku, będzie się starał odciąć między bocznego obrońcę a bramkarza, żeby nie mogła piłka wrócić do bramkarza, a my wtedy od razu robimy doskok i staramy się tam u góry tą piłkę zabrać. Dużo uderzamy, nie boimy się, nawet jeżeli to akcja jest gdzieś tam niecelna, to akcja jest zakończona strzałem, akcja jest zakończona, możemy wtedy spokojnie się ustawić i czekać, aż przeciwnik to wznowi. W okresie przygotowawczym Mrozek na świeżym powietrzu, także drugi sparing z MKS Kasztelan Sierc. Na szczęście pogoda dzisiaj sprzyja, także liczymy na dobre wyniki i przede wszystkim brameczki, także oglądajcie i czuwajcie. Ale on wychodził po piłkę, a ty wracałeś bez piłki, kiedy nie było gry. Tego. Prawie. Trener, dosłownie może kilka słów do kamery. W jakimś mega skrócie nawet. Zakończyliśmy sparing, jesteśmy zadowoleni. Mega super. Na tym etapie myślę, że i przeciwnik się sprawdził i my. Także wszystko w porządku. Pracujemy dalej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mówię, niedograne jeszcze 3 transfery. Nowa twarz dzisiaj. Kiedy kolejny sparing? Gramy w sobotę o 10 z Wiktorią Czernikową, później w środę 18:30 z Unią Solec. Dobra, super.